Metoda przeliczania głosów na mandaty stosowana w Polsce jest metodą dosyć prostą matematycznie, natomiast niekoniecznie powszechnie zrozumiałą. Przeliczanie głosów na mandaty odbywa się według systemu D'Hondta. Polega on na tym, że liczbę zdobytych głosów przez poszczególne komitety wyborcze dzieli się przez kolejne liczby naturalne, przez 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. W ten sposób uzyskujemy ciąg ilorazów będących efektem dzielenia liczby głosów uzyskanych przez poszczególne komitety. Te ilorazy szeregujemy od największego do najmniejszego. I tyle, ile wśród ilorazów odpowiadających liczbie mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym jest tych, które są efektem dzielenia liczby głosów uzyskanych przez dany komitet wyborczy, tyle ten komitet uzyskuje mandatów. Może sama formuła nie jest taka bardzo przejrzysta, ale jeżeli chwilę się zastanowić, pomyśleć, to sposób nie jest zbyt skomplikowany. Natomiast to, co metoda D'Hondta niesie za sobą, to jest zafałszowanie proporcji pomiędzy liczbą zdobytych głosów, a przeliczeniem ich na mandaty. To zafałszowanie jest założone. Tak, to nie jest błąd powstający przy liczeniu, ale takie jest założenie tej metody. Ona promuje ugrupowania większe, czyli zakłamuje proporcje pomiędzy liczbą zdobytych głosów a liczbą otrzymanych mandatów na rzecz ugrupowań dużych. Skoro daje ugrupowaniom większym, czyli tym, które uzyskały większą liczbę głosów, pewne dodatkowe korzyści w postaci dodatkowych mandatów, no to robi to oczywiście kosztem ugrupowań najmniejszych. Ten system ma zachęcać komitety wyborcze do tworzenia ewentualnych koalicji. Wzmacnia duże formacje polityczne, osłabia wyraźnie te mniejsze. Partie polityczne są tworzone w celu reprezentacji interesów politycznych określonych grup społecznych. Głównym zadaniem partii politycznej jest realizacja programu, który przedstawia swoim wyborcom czy społeczeństwu. Jeżeli uzyskuje poparcie w systemach demokratycznych przynajmniej, w głosowaniach przez obywateli, będzie miała możliwość realizacji tego programu. Formuła definicyjna partii politycznej zakłada, że zawsze jest to zorganizowana grupa osób, których łączy więź ideologiczna, wspólnota programowa oraz chęć realizacji tego programu. Bardzo często podkreśla się, że tym sposobem realizacji programu politycznego jest zdobycie i utrzymanie władzy. Niekiedy na pozór wydaje się nam, że w przypadku niektórych polityków, że chyba tak naprawdę głównym celem ich aktywności jest chęć zdobycia i sprawowania władzy. Chcę podkreślić, że z punktu widzenia teorii partia polityczna przede wszystkim dąży do realizacji swojego programu, a najlepszą metodą temu służącą jest właśnie przejęcie, zdobycie, utrzymanie władzy. Tym partia polityczna też różni się od organizacji społecznych czy organizacji politycznych. Te z kolei dążą również do realizacji swojego programu, ale wybierają inne metody, na przykład metodę nacisku, wpływu na ośrodek decyzyjny w państwie. To jest też działalność o charakterze politycznym. To, co różni grupy interesu czy grupy nacisku od partii politycznych, to również kwestia odpowiedzialności. Grupy interesu, wywierając wpływ na ośrodki decyzyjne, uzyskują, no bądź nie, ale zakładamy, że uzyskują korzyści, czyli realizują swoje założenia programowe, ale nie ponoszą odpowiedzialności za to, co uczyniły. Partie polityczne natomiast, zdobywając władzę, podejmując decyzje samoistnie lub w porozumieniu, ponoszą również odpowiedzialność za te decyzje. Ale to one mają tą przewagę nad grupami interesu, że mają zdolność do realizacji swojego programu bez konieczności uciekania się do wpływu, nacisku czy działań zmierzających do wymuszenia na kimś innym decyzji. W sierpniu oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu. Natomiast z uwagi na to, że był to okres wakacyjny,
Tak naprawdę prawdziwe działania politycy podejmują od początku września. W tej chwili wchodzimy już na ostatnią prostą. Zostało niewiele dni do wyborów, do 13 października bieżącego roku, kiedy to wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Kampania wyborcza jest coraz bardziej interesująca. Widzieliśmy konwencje, spotykają się kandydaci na debatach. W Poznaniu i nie tylko widzimy wiele billboardów. Politycy zaglądają do nas nawet z tylnych szyb autobusów. No wszystko to pokazuje, że za chwilę będzie się to, co tak trochę publicystycznie nazywa się świętem demokracji, a więc wybory. Polska od wielu lat jest krajem, w którym frekwencja wyborcza jest jedną z najniższych w Europie. Przyczyny są tego różne, natomiast myślę, że warto w tym momencie zaapelować o jak najszerszy, jak najbardziej aktywny udział nie tylko w samej kampanii, ale właśnie w samym głosowaniu. Może banalnie to zabrzmi, ale jeden głos też coś znaczy, a po drugie, jeżeli nie braliśmy udziału w wyborach, to myślę, że tracimy troszeczkę moralne prawo do narzekania na to, co się stało. Kampania niestety jest coraz bardziej brutalna. Co prawda największe ugrupowania opracowały i wydały 100-200 stronicowe programy wyborcze, ale po pierwsze nikt ich nie przetrzyma, a po drugie liczyć się będą w rzeczywistości tylko hasła, konkretne obietnice i to, co widzimy na co dzień w mediach, które transmitują kampanię wyborczą. Sądzę, że zaszliśmy w takie miejsce, że emocje, które podczas kampanii wyborczej przekładają się nie tylko na zachowania polityków, ale i tych wyborców, powodują, że gdzieś ten racjonalny umysł liberalnej demokracji niestety został zastąpiony takim trochę emocjonalnym, masowym zachowaniem niemalże z psychologii tłumu. Mam nadzieję, że udział Polaków w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu, dość wysoka frekwencja przełoży się na to, że partie polityczne, poszczególni politycy będą wiedzieli, że ich elektorat, ich wyborcy potrafi ich rozliczyć i w przyszłości również będzie patrzył na to, co i jakie działania podejmują. Dlatego też bardzo zachęcam wszystkich do udziału w wyborach. Uważam, jestem w tej grupie ludzi, którzy uważają, że frekwencja ma znaczenie. Czym wyższa frekwencja, tym większa legitymacja działań dla poszczególnych polityków, zwłaszcza opcji rządzącej. Przez lata zwycięzcy tak naprawdę mieli poparcie rzędu 20-kilku%, skoro niecała połowa wyborców szła do wyborów, a z tej połowy mniej niż 40 wybierało swoich przedstawicieli. Oczywiście są jedynki, są tak zwane miejsca biorące. Największe szanse mają osoby na pierwszych miejscach listy wyborczej. Nie da się ukryć, że wyborcy nie tylko głosują na osoby, ale może przede wszystkim głosują na logotypy partii, ugrupowań, które chcą poprzeć. W Poznaniu inaczej głosują wyborcy niż w południowo-wschodniej Polsce i obojętnie kto by nie wystartował, tak w dużej mierze decydować będzie logo komitetu partyjnego, no, szansę ma 1 z 5 ogólnopolskich, niż sama osoba na konkretnej liście. Ja natomiast bym zachęcał do tego, że jeżeli już wybierzemy określone logo, określoną partię, żeby pomyśleć także na kogo konkretnie chcemy zagłosować. Jak już powiedziałem, pierwsze miejsca to są oczywiście miejsca biorące, drugie, trzecie też mają kandydaci, zwłaszcza z tych głównych dwóch ugrupowań, spore szanse. Natomiast mamy kilkunastu albo i więcej kandydatów, w zależności od okręgu wyborczego i nawet ostatnie miejsce często jest miejscem dobrym. Także zachęcając do udziału w wyborach, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że emocjonalny przekaz kampanii to jedno, a chciałbym i mam taką nadzieję, że wyborcy jednak wybierają 13, odłożą trochę emocje na bok i będą starali się podjąć racjonalną decyzję, biorąc pod uwagę własną wiedzę oraz zainteresowanie.